Cześć. Cześć. Witamy. Dzisiejszym zjadaczem naleśników będzie Marta Strzyżewska, obecnie dyrektorka marketingu Aviva. Aviva, tak jest. Aviva. Zapraszałem Martę i Marta mówi, ja taki mało doświadczony marketer, nie wiem, czy będę właściwym gościem. No to słuchajcie. Menedżerka z prawie 20-letnim doświadczeniem karierę zawodową rozpoczęła w Brebanu, w Departamencie Marketingu. Dalej była grupa Generali. Zgadza się. Później było troszkę przejścia, czyli zmiana branży na medyczną, Medicover. Później LuxMed. Już nie będę mówił, co ona tam robiła, ale to oczywiście twoja skromność. Jedna wielka. No właśnie, marketing. Bardzo wielka skromność. I wiesz co, jakoś długo się nie znamy, natomiast tak. Zawsze jak cię widzę, to widzę taką aurę mocno pozytywną, radosną. Więc ta skromność twoja faktycznie do tego super pasuje. Ale w związku z tym, jaką jesteś szefową? Takie pierwsze pytanie. Ale nie strzeliłeś. Tylko nie wiem, że ja nie mogę się oceniać. Ojejku, no pewnie, że mnie powinni ludzie oceniać, którzy ze mną pracują. Chyba powiem, jaką staram się być, bo to jest dla mnie ważne. Mam nadzieję, że mi się to udaje, no najwyżej ktoś sprostuje. Przede wszystkim staram się być, nie ustawiać się w roli szefa, tylko raczej no takiej roli bardziej wspierającej, partnerskiej. Też tak patrząc po tych swoich stanowiskach, to zawsze było wysoko, prawda? No nie zawsze, no gdzieś tam od pewnego momentu, no tak jak gdzieś tam ta moja kariera się rozwijała, to gdzieś tam rzeczywiście te stanowiska menedżerskie przyszły wraz z jej rozwojem. Gdzieś to było w polskim filmie, tak? Mój mąż zawodu jest dyrektorem. Tak, ale ja nie lubię sobie tak myśleć i absolutnie się nie poczuwam do tego, że jestem z zawodu dyrektorem, aczkolwiek no rzeczywiście od kilku lat taką funkcję pełnię. No ona bardzo dużo zmieniła dla mnie jako dla marketera, bo no jednak przejście gdzieś wyżej w organizacji. Ale czemu? Co, do odpowiedzialności za ludzi? Wiesz co, tak. No jednak teraz już mniej działam tak stricte operacyjnie, chociaż cały czas na polu i na froncie i staram się jakby aktywnie uczestniczyć w tym, co robimy, czy to w Aviva, czy wcześniej. Natomiast no, zdecydowanie ta szala się przechyla w kierunku ludzi, w kierunku tego, żeby ich właśnie gdzieś tam wspierać, dawać im pole do rozwoju, do nauki, do tego, żeby, to jest dla mnie szczególnie ważne, do tego, żeby popełniać błędy. Ja tak jako szef zawsze uważam, że to jest takim dla mnie priorytetem, to, żeby ludzie czuli, że mogą popełnić błąd. Dlatego, że z tych błędów można się potem najwięcej nauczyć. A marketing no, to jest taka dziedzina, która jest niebywale zmienna. I cały czas coś się zmienia, zmieniają się trendy, zmieniają się konsumenci. To tym bardziej w ostatnich dwóch latach, absolutnie. Więc wydaje mi się, że takie pozwolenie sobie na to, żeby eksperymentować stale, żeby stale, nawet w warunkach jakiejś niepewności dużej, podejmować śmiałe decyzje jest, uważam, najważniejsze. I mam nadzieję, że to ludziom daje i że to wychodzi. Sama twoja też i organizacja pracy, jak widziałem twoje przygotowania, czy twoje zaangażowanie, jak byłaś jurorem, czy przewodniczącą Żywego Dyneru. O, wielki zaszczyt. To twoje prowadzenie też tej grupy, co nieraz bywa niełatwe, bo przecież to są osobowości, które zasiadają. Absolutnie, więc fantastyczne. To jak super to zrobiłaś, na pewno też pokazuje, tak? Ten twój warsztacik i to zorganizowanie tej pracy zawsze, no bo... Bardzo dziękuję, to było dla mnie wielkie skoczenie i to w ogóle był mój debiut jurorski w ogóle. Więc od razu taki debiut jurorski jako przewodniczący. Ale później było też EFI, tak? Później było też EFI, tak, z czego też jestem ogromnie dumna i szczęśliwa. No bo to jednak ważne dla branży wydarzenia, bardzo ważne konkursy, które gdzieś tam no, oceniają naszą pracę pod różnymi aspektami, ale jednak gdzieś ta nasza praca jako marketerów jest no, poddawana ocenie i dyskusjom i naprawdę fantastyczne doświadczenie, gdzie można no, poznać tak zacne grono, tak różne opinie, różne poglądy na
przecież ten sam marketing. No gdzieś w background mamy naprawdę bardzo podobne i te filary są, wydawałoby się, od lat takie same, natomiast rzeczywiście no, różnice zdań, dyskusje, to były fantastyczne dni, kiedy mogliśmy... Tym bardziej, że to faktycznie to zdanie o kampanii, czy o tym, co widzimy, zmienia się w trakcie rozmowy, tak? O, bardzo często, nawet moje opinie się zmieniały w trakcie tych dyskusji. Tak. I to było naprawdę fajne. I fajne było to, że właśnie, że to nie było takie, że tak powiem, kolokwialnie bardzo, nie wiem, no picie sobie z dzióbków albo przytakiwanie własnemu zdaniu. Kłócili się, słuchajcie, tak się kłócili. Nie, żartuję. Ale kłóciliśmy się przecież. O, ja nie były to może jakieś, nie wiadomo jakie awantury, nikt z tam online niestety musieliśmy to robić, więc tam nikt nikogo książką nie rzucił, ale to były takie no dosyć burzliwe obrazy, zresztą jedne i drugie. No to jest też fajne, że mogliśmy, wiesz, wymieniać opinie, będąc właśnie z różnych branż, gdzieś tam mając jakieś takie deep dive czy insighty z danej branży, gdzie no ja na przykład nigdy nie pracowałam w FMCG, zawsze byłam po stronie usług, no to są jednak trochę inne marketingi, to są zupełnie inne branże, na inne rzeczy się zwraca uwagę, inaczej się jakby operacyjnie też do tego podchodzi, więc to było na pewno cudowne doświadczenie. No, jeszcze muszę zapytać, po co właśnie, no bo ty masz już swoje doświadczenie, a mówisz, że jeśli chodzi o jurorstwo, był to debiut. No bo ja lubię zbierać doświadczenia, ja absolutnie... Czyli tego ci brakowało. Uwielbiam nowe rzeczy, uwielbiam jakby smakować, zresztą i zawodowo, ja i prywatnie. Właśnie, a propos smakowania. Bardzo lubię nowe rzeczy, nowe sytuacje. To mnie gdzieś tam motywuje, napędza, daje taki wewnętrzny entuzjazm, taką, nie wiem, no może to jest jakaś taka pokłosie jakiejś takiej dziecięcej ciekawości, prawda, co jest za tymi kolejnymi drzwiami. No i to nas rozwija bardzo. Ja naprawdę wiele się nauczyłam, mimo no, długiego już doświadczenia z racji wieku i stażu pracy. To naprawdę wiele się nauczyłam i myślę, że nawet my, doświadczeni marketerzy, jesteśmy no z takich sytuacji wynosimy po prostu dużo nauki. To jest cały taki proces uczenia się, no nieustanny. Tak, to znaczy, że to faktycznie taki fajny, żywy, bo ludzie z dużym doświadczeniem przekazują sobie, to jest najcenniejsze. Dzielą się wiedzą, tak, to jest absolutnie, absolutnie cenne, dlatego ten network marketingowy, no, który trochę pandemia przygasiła i rzeczywiście tych pewnie spotkań branżowych było mniej, albo były w online, trochę inaczej wyglądały. Chociaż ja każdemu powtarzam, że online doprowadził, czy obrady, jeżeli w online, doprowadziły do tego, że czasówka, że czasowo się wyrabiamy z obradami, bo zawsze się wydłużały, natomiast tutaj, jeśli każdy czeka na to, ten swój głos, to tak no płynnie tak, przechodzi. No tak, bo pewnie w przerwie obrad wszyscy szli na kawę i się rozgadywali o różnych rzeczach, a tutaj każdy biegł na kawę, żeby chociaż tam zdążyć. Chociaż wcale taki tam happy z tego nie jestem, bo jednak spotkanie takie na żywo jest zdecydowanie fajniejsze. No to inaczej buduje relacje, no to wiemy też jako, a propos, szefowie, menadżerowie, prawda, że jednak... Ale wiesz co, jeszcze jednego elementu nam brakowało, bo właśnie można sobie wchodzić w słowo, a tam musi każdy łapkę odejść i złość. I Marta wtedy mówiła, To prawda, tak. Ale wszyscy karni się zgłaszaliśmy, jak chcieliśmy zabrać głos, nic się nie przerywał. Tak, ale obrady były burzliwe, super doświadczenie, naprawdę. No i tyle fantastycznych kampanii, jakby no naprawdę, to jakby poziom tych projektów, ich kreatywność jeszcze jakby, no, która wybuchła w ogóle, prawda, w tej pandemii. Tak. Gdzie trzeba było szukać nowych dróg, nowych sposobów. I to jest najfajniejsze właśnie. I to zaobfitowało naprawdę fantastycznymi pracami. To teraz troszkę wrócimy krok do tyłu, znaczy wrócimy nie wiem co powiedziałem mądrego, ale chodzi mi o twój profil ten i studia te pierwsze, bo później później był jestem rozwój. Jestem studentem, jak moja żona. Ale początki to zarządzanie, tak? Wiesz co, studia w ogóle jakby studia były u mnie jakby wynikiem już w zasadzie doświadczenia zawodowego. To było zarządzanie i marketing. Powiedziałbym zarządzanie, ale kierunkiem było zarządzanie i marketing. A tak naprawdę to ja sobie wymarzyłam, że ja
będę socjologiem i marzyłam o pójściu na socjologię na Uniwerek. Ale się na tą socjologię za pierwszym podejściem nie dostałam. Bo tam było, nie wiem, 18 miejsc, 20 osób na miejsce, no i niestety nie dostałam się na tą moją socjologię wymarzoną, no ale stwierdziłam, że się nie poddam i nie pójdę na jakiekolwiek inne studia, że ja po prostu spróbuję za rok, wykuję na blachę tej historii tego WOS-u. I że wrócisz tam. I że tam wrócę. I się zastanawiałam, co tu zrobić, żeby ten rok przeczekać jakoś konstruktywnie. I wyobraź sobie, moja żona mojego brata dziadecznego pracowała wtedy w takiej szkole, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Ta szkoła się nazywała Studium Stenotypii. I języków obcych. I mówi, słuchaj, chodź tu do tej mojej szkoły, rok sobie tutaj posiedzisz, to świetnie uczą języków, przeciekasz sobie, tak żeby nie zmarnować tego roku i nie leżeć plackiem na kanapie, a potem sobie pójdziesz na tą swoją socjologię. No i poszłam do tej szkoły i ta szkoła, oprócz tego, że uczyła języków, i stenotypia to jest w ogóle, nie wiem czy ta dziedzina, chyba już nie ma prawa bytu, ale stenotypia to jest nauka szybkiego notowania. Stenotypistki kiedyś były w sądach, jak jeszcze nie było komputerów. Ale no, na planach filmowych. Tak, to one potrafiły takimi różnymi dziwnymi szlaczkami bardzo szybko notować to, co ludzie mówią. Słuchajcie, dziś na leśni, ponieważ Marta stwierdziła, że nie ma żadnych pomysłów na to, co zje, bo zje się zapewne. Więc dzisiaj jest wędzony karpik i wędzony serek. Własnoręcznie wędzony. Własną wędzarnią. No dobrze, to ja robię, a ty opowiadaj. Dobrze, a ja opowiadam. I czekając na kolejny egzamin na tą moją wymarzoną socjologię, szkoła wysyłała wtedy swoich studentów na praktyki letnie. Aha. Dostałam właśnie przed wakacjami taką długą listę firm, bardzo poważnych. Ale w Polsce, tak? W Polsce, którą mogłabym sobie wybrać, w której chciałabym odbyć te letnie praktyki. To była po prostu taka praca typowo biurowa. No ja tam ledwie 20-letnia. Nazwy mi jeszcze wtedy tak niewiele mówiły i właśnie tam zobaczyłam z kapitalikami nazwę Brebank. Aha. Bank, to brzmi dumnie. Idę. Wielki świat finansjery. Chodzę. Idę. I poszłam na praktyki letnie do Brebanku i tak mi się tam spodobało, że i chyba osobom, z którymi wtedy miałam przyjemność pracować, się tak spodobała nasza współpraca, że oni zaproponowali mi, żebym została po tych praktykach letnich. I wtedy rzeczywiście już stwierdziłam, że no dobrze, to ta moja socjologia, to może nie był jednak najlepszy pomysł. Zostałam tam, kończąc jeszcze kolejny rok tej mojej szkoły. Rano chodziłam do szkoły, po południu chodziłam do już normalnej pracy i tam trafiłam do działu właśnie komunikacji i promocji, wtedy tak się nazywał. No i tam zaczęłam, że tak powiem, smakować marketingu. I tak się rozsmakowałam w tym marketingu, że zostałam tam na 8 lat. Moja socjologia poszła w niepamięć, a ja stwierdziłam, że jaka tam socjologia, przecież moje przeznaczenie to jest marketing, więc muszę sobie znaleźć studia, które mnie tego nauczą. I tak wylądowałam na tym zarządzaniu i marketingu. No i tak wylądowałam w marketingu samym. Tak, tak. I z tych praktyk letnich no, zrobiła się 8-letnia fantastyczna przygoda moja marketingu. Czyli jesteś cały czas na letnich praktykach? Jestem w zasadzie tak, jestem cały czas na letnich praktykach i ciągle coś studiuję, tak. To też mi weszło w krew. Zmieniasz miejsca pracy. Wiesz co, nie wiem czy zauważyłaś, że z ostatnich dwóch miejsc odeszłaś po roku i 8 miesiącach. Tak. A jest jeszcze jeden element, że teraz właśnie też mija rok i 8 miesięcy. O nie, nie, nie. Nie? Nie imputuj mi tutaj takich, wiesz, jakichś fatalistycznych wizji. No to wizji. Nie, nie, nie. Ale nie błędy? Nie, nie, nie błędy. Nie błędy? No wiesz, różne sytuacje życiowe, no. Znaczy nie, czy błędy w życiowie się nie, dobrze sprawdziłem. Nie. Dobrze sprawdziłeś, tak, tak, dobrze sprawdziłeś. Ale nie to wszystko.
dobrze, sprawdziłeś i koniec, tak? Nic dalej, żeby tam nie tworzyć. Żeby tam nie tworzyć. Wiesz, w jednych firmach jesteśmy po 8 lat, w innych jesteśmy 2 i wiesz, różnie nasze etapy, że tak powiem, albo to, co robimy, gdzieś tam się kończy, no. Czasami czujemy, że gdzieś możemy spędzić 8 lat, czasami czujemy, że gdzieś tam po 2 latach albo jakaś przygoda się kończy, albo niekoniecznie uciekamy. Czasami po prostu otwierają się jakieś takie drzwi a propos tej dziecięcej ciekawości, no, które nam się wydają po prostu dla nas lepsze, albo ciekawsze, albo są większym wyzwaniem. Ale nie. Teraz nie, rok i 8 miesięcy absolutnie nie sprawdzi się. Nie. nie. Absolutnie jest mi fantastycznie tu, gdzie jestem i czuję, że to jest raczej ten etap, wiesz, 8 lat niż roku i 8 miesięcy. To co, jeszcze zapytam Cię, może najpierw wręczę twój naleśniczek, oto masz naleśniczek. Pięknie wygląda, aż po prostu szkoda go jeść. Ależ nie, właśnie wręcz przeciwnie, trzeba go zjadać. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. A w międzyczasie zapytam Cię o te działania marketingowe i o to, o te w zasadzie dwie branże, bo tak jak rozmawialiśmy, Twoje życie zawodowe toczyło się wokół dwóch branży, czyli jest z jednej strony ta finansowa, później medyczna, teraz znów finanse. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Czym ten marketing się różni? One są w wielu miejscach podobne i w wielu miejscach różne. No, wydawałoby się, że finanse a medycyna to są kompletnie dwa różne światy. No, i pod wieloma względami na pewno są. No, ten marketing medyczny w większej mierze na pewno opiera się na takim marketingu i komunikacji. Ja to tak trochę nazywam, że jakby ochrona zdrowia to jest taki marketing i komunikacja bardziej do środka, a jednak ta branża finansowa tą szalę ma trochę przesuniętą na taki marketing do zewnątrz. Jednak w ochronie zdrowia ten pacjent, który już jest w placówce, już jest w przychodni, już jest w klinice, jest absolutnie najważniejszy. Jakby to jego dobro, jego zdrowie musi być jak najlepiej zaopiekowane również pod kątem marketingowym, więc czy to w InVimedzie, w grupie Medicover, czy to w LuxMedzie, jednak właśnie te działania, które były nakierowane na już pacjentów, którzy z nami są, którzy jakby już przychodzą do lekarzy, to ta komunikacja nastawiona na nich, tak taka właśnie bardziej do baz, do wewnątrz, miała dużo większe znaczenie. To jest jednak zdrowie, bardzo delikatna często sprawa, więc to są takie rzeczy, które są mocno edukacyjne. No chyba też skala, prawda? Tutaj korporacja, duża organizacja, tutaj jednak zdecydowanie mniejsze miejsce. No taki przeskok, duża organizacja versus takie mniejsze miejsce, to miałam, jak rozpoczęłam pracę w InVimedzie, to jest sieć klinik leczenia niepłodności w grupie Medicover właśnie. I tam po dużym Brbanku, po dużym Generali, jeszcze po krótkim epizodzie w Poczcie Polskiej, od takich naprawdę największych z największych, znalazłam się w niedużej, jeśli chodzi o skalę ludzi, czy skalę operacji w firmie, jaką był InVimed. I też tam zajęłam się trochę szerzej jakby spojrzeniem na biznes, nie tylko komunikacją i marketingiem, ale tam też odpowiadałam za... No tak, rzeczy, mniejsza organizacja, więc... Tak. No jakby, więc ta skala odpowiedzialności jest większa, zupełnie inaczej się wtedy pracuje, ale to fantastyczne doświadczenie. Właśnie jak pamiętam, że jak moja ówczesna szefowa Iwona, którą pozdrawiam, może będzie oglądać, mnie rekrutowała, to właśnie pierwsze pytanie, które mi zadała, no dobrze, ale jak ty się będziesz czuła w takich wielkich korporacjach w naszym małym InVimedzie, jakby w centrali samej było tam kilkanaście, może 20 kilka osób, a przecież Generali zatrudnia ponad 1000. I być może szła tam z jakąś taką lekką obawą, natomiast bardzo mnie pociągała ta nowość wynikająca właśnie z tego, że tam jakby ten zakres odpowiedzialności i działań jest większy, bo tam były i dyskusje z lekarzami o kształcie produktu, jakby do produktu usług.
dla pacjenta i cały taki customer care, czyli cała ścieżka pacjenta, który gdzieś tam właśnie od pierwszego kontaktu wędruje przez cały proces leczenia i jego jakby na satysfakcję, zaopiekowanie się nim pod takim szerszym kątem. No, większe spojrzenie, większy wpływ na wyniki w ogóle finansowe, na cały PNL. Tak. Więc to mi dało na pewno takie, no bardzo takie mocno biznesowe uziemienie jako marketingowca, który gdzieś tam wydaje się, że czasami buja w obłokach, to tutaj to było takie twarde stąpanie po ziemi i patrzenie na to, jak rzeczywiście nam to wpływa na biznes, no i jak to wpływa na samego właśnie pacjenta, który w tych klinikach przebywa. Przychodzi takie pytanie o twojej kampanii. Która z tych działek marketingowych, czy może narzędzi, kanałów jest taką twoją najbliższą, czy ewentualnie to, co, która z tych kampanii, która gdzieś tam za tobą tak mocno utkwiła? Tutaj troszeczkę otworzyłem. Wszystkie moje kampanie lubię. Chociaż jak ostatnio nawet wróciłam do mojej absolutnie takiej pierwszej jeszcze w Brabanku kampanii ATL-owej, co było w ogóle nową, bo Brabank miał profil typowo korporacyjny i w ogóle chyba był pierwszym bankiem korporacyjnym, który w ogóle się pojawił w telewizji z jakimkolwiek ATL-em, to tak się złapałam za głowę, ale jak zobaczyłaś tak, jak ją zobaczyłam, no ale to było 20 lat temu, kurczę, nie wiem, no chyba najbliższa chyba mojemu sercu jest, wydaje mi się, ostatnia, bo ta, którą zrobiliśmy w Avivie z hasłem Jesteśmy przy Tobie, to taka kampania no, pandemiczna, bo odpalona na jesieni zeszłego roku, czyli już jakby po pierwszej fali pandemii. I wtedy pamiętam, były moje początki w Avivie, tam ledwie kilka miesięcy. I właśnie z moją obecną szefową, którą też pozdrawiam, się pozdrawiam wszystkich szefów, jakby z zarządem stwierdziliśmy, że kurczę, dla ubezpieczeń to jest naprawdę ważny moment, to jest naprawdę ważny egzamin dla tej branży, no bo ubezpieczenia są właśnie od tego, żeby w takich momentach, jak pandemia, jak zagrożenie naszego zdrowia, życia być i pomagać. I to Jesteśmy przy Tobie, to jest hasło, które nie wyszło nam w nie wiem, tysiącach fokusów i setkach analiz, tylko ono po prostu wyszło z naszych serc i głów. I naprawdę, i to może brzmi jakoś infantylnie albo jako jakaś mrzonka, ale to była naprawdę kampania robiona po prostu z serducha, z takiej wiary, że kurczę, my teraz musimy naszym klientom powiedzieć, że jesteśmy. To brzmi faktycznie, ale wiesz co, wydaje mi się, że w tym czasie zrobiliśmy dużo dobrego, więc absolutnie, że zrobiliśmy. To być może tak brzmi, ale pewnie każdy z nas w to wierzy, że faktycznie marki starały się. Ubezpieczenia nie były jedyną branżą, która wyszła i te działania jakby no takie wspierające, dodające otuchy. Tak. Bazujące na jakby naszych emocjach po to, żeby jednak ten promyczek nadziei w tej szarej rzeczywistości przynieść, były fantastyczne. Są wiele z nich właśnie we wspomnianych konkursach nagrodzonych. Ale właśnie chyba przez to, że byłam tak naprawdę emocjonalnie mocno od samego początku związana z tą ideą i z tym, że jednak te ubezpieczenia, które są trudnym marketingowo jednak produktem, no bo no trzeba sprzedać ryzyko, tak? Jakby trzeba uświadomić ludziom, że to ryzyko warto kupić. Faktycznie trudno tam chyba jakąś twórczość, tak? Trudno tam jest to emocje, bo to jest jednak, no kupuję coś, czego nie widzę i obym nigdy się nie przekonał, co kupuję, prawda? A jak już się niestety przekonam, to jest tak, że za coś płacę, ale tego nie chcę. A jak już przyjdzie jakieś nieszczęście, no to potem jakby mój drugi kontakt z ubezpieczeniami zazwyczaj jest negatywny, tak? Albo ma background negatywny. Ja mówię, że kontakt z ubezpieczycielem jest negatywny, ale bo ubezpieczyciel wtedy jakby stara się pomóc.
Natomiast no, jakby te dwa takie największe punkty styku no, nie są związane z jakąś radosną emocją, przeżywaniem czegoś emocjonującego. Więc dla marketera to jest na pewno trudna działka, więc tym bardziej taka kampania, która właśnie czyli nie jest... Czyli zdecydowanie ta ostatnia. To jeszcze pochwal się, czym została nagrodzona. Została nagrodzona brązowym EFI w tym roku. Proszę bardzo. Super. Czyli oprócz, no chyba jednak pasji do marketingu, bo to jest takie standardowe pytanie, przypadek, pasja u Ciebie było troszkę przypadkiem. Chyba nikt nie odpowie inaczej, ale no tak. Właśnie, to jest tak, że ta branża chyba faktycznie jest pod tym względem zwariowana, ale i fajna przez to. No dobra, ale co jeszcze Cię nakręca, nie wiem, biegasz, lepisz pierogi, skaczesz, masz jakieś biegałam, dopóki się nie nabawiłam kontuzji. Wiesz co, tak aktywnościowo to mam takie dwa moje ulubione... Nie, ale to nie musi być, to może być kino. Książkę też lubię poczytać, oczywiście, że tak. Aktywnościowo lubię spędzać czas aktywnie, strasznie nie znoszę. I nie pamiętam, kiedy byłam ostatni raz na takich wakacjach, na których trzeba było leżeć, a tym bardziej w piasku. Po prostu nie znoszę plaży. Mnie kiedyś próbowano zmusić, ale niestety ja okopałem się i po tygodniu musieliśmy wrócić. Nienawidzę plaży i po prostu nikt mnie nie zmusi do tego, żebym pojechała leżeć na plaży. Jak jadę na wakacje, w związku z tym, że mój syn ma lat 9, no więc nie mogę go ganiać po muzeach, bo musi też mieć jakąś atrakcję, więc wybieram takie miejsca, w których jest troszeczkę plaży, ale najlepiej takie kamienistej, ale też możemy gdzieś tam połazić, takie muzeum, w którym ktoś, dzieci też dla siebie znajdą. Więc zdecydowanie lubię tak podróżować, żeby jednak dużo zwiedzać i oglądać nowych rzeczy. A takie moje dwa ulubione momenty w roku, na których tak naprawdę się wyłączam i relaksuję, to w lato to są łódki. Aha. Kocham żeglować, mimo że nie mam patentu, ale po prostu to jest dla mnie absolutnie najlepszy relaks i widok na jezioro i las i wiatr we włosach. Czyli inni sobie tam robią, a ty tak, no, coś jeść. Tak, to czasami też coś tam porobię. Nie trzeba złapać za pagaję. Tak, absolutnie. Złapię roboty, się nie boję, jak trzeba z jakichś krzaków się wydostać, bo nas zwieje. No i zimą narty. Aha. No i zimą narty, już nie mogę doczekać nart. No i po górach lubię chodzić. Uwielbiam chodzić po górach, a moja przygoda z górami też się zaczęła tak z przytupem. No jak zaczęłam pierwszą pracę, to po prostu w Brbanku, a jak moje pierwsze wyjście w góry, to były Himalaje. I też z przypadku. No, to powiem ci, że fajne wyjście. Więc ja tak różne rzeczy, którymi się pasjonuję, tak właśnie zaczynam mimochodem, właśnie z jakiejś takiej, tak z grubej rury. Tak zupełnie niechcący. Zupełnie, absolutnie niechcący, bo to był moment, w którym, bo ja przygodę z górami zaczęła się w momencie, w którym zaczęłam pracę w Generali. I w zasadzie zadzwonił do mnie przyjaciel. A czy wyjazd, przepraszam, był ubezpieczony? Był, absolutnie był ubezpieczony. Pewnie zorganizowalibyśmy go teraz trochę inaczej i lepiej, ale wtedy właśnie dosłownie zaczęłam pracę w Generali i zadzwonił do mnie kolega, mówi, słuchaj, wysypała nam się jedna osoba na wyjazd na trekking w Himalaje. Słuchaj, no 3 tygodnie, no fantastycznie, wszystko zorganizowane, po prostu bierzesz plecak, kupujesz bilet i lecimy. Ja wtedy taka sobie, kurczę, no taka szansa, taka okazja. No i jakoś wynegocjowałam sobie wtedy na świeżo ten 3-tygodniowy urlop. I pojechaliśmy w te Himalaje na trekking. To się fantastycznie udało, pokochałam absolutnie każde góry. Dopiero później byłam w Tatrach, więc najpierw zaliczyłam Himalaje, dopiero potem Tatry, ale absolutnie fantastyczna przygoda. I jedne i drugie są fantastyczne. Nasze są najpiękniejsze na świecie. Słuchaj, nie wiem, czy nie wyprzedziłeś w takim razie mojego pytania, bo chciałem zapytać o małe lub duże szaleństwo. To zresztą jest z waszego tego klipu świątecznego. Ach, tak. Nasz dyrektor finansowy tak, mówi o szaleństwie. Ja też pytam o finanse trzeba dbać, ale czasami na małe szaleństwo trzeba sobie pozwolić. Tak. No to było coś jeszcze bardziej szalonego niż te Himalaje. Niż mój spontaniczny wyjazd w Himalaje. Nie, z takich przygód podróżniczych to chyba było moje największe szaleństwo, tak myślę. Nie wiem, czy powtórzyłam bardziej zwariowaną decyzję wtedy w zasadzie z dnia na dzień. Więc to chyba było moje największe szaleństwo. Czy
Czyli musimy szaleć, żeby wspominać. Tak, absolutnie. I podejmować ryzyko, żeby pracę otwierać szampana. No właśnie. I świętować sukces. To co, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy, ja również bardzo dziękuję. I ta skromność oczywiście nie miała tutaj żadnych podstaw, żeby ciekawie porozmawiać. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Pa, pa.